Przez całe swoje życie walczyłem o to, ażeby Polska była podmiotem, a nie przedmiotem historii. Swoją wojskową służbę zacząłem w 1919 roku jako dowódca pułku ułanów. Biłem się z Niemcami w Powstaniu Wielkopolskim, potem z bolszewicką Rosją na froncie wschodnim. Miałem wówczas 27 lat. To jest załoga? To Kazik Burzyński. Z pułkownikiem Andersem. Dowódcą 15 łanów z Poznania. Coś szybko wrócili z tego rozpoznania. A kto to jest ten pułkownik Anders? Stary żołnierz. Jeszcze w armii carskiej był kapitanem. A po rewolucji walczył w 1. Korpusie Polskim jako dowódca szwadronu. Potem jako szef sztabu 1. Dywizji Strzelców. Do Poznania przyjechał razem z generałem Dowbor-Muśnickim organizować armię wielkopolską. Zaraz po wybuchu powstania, potem był szefem sztabu. Do nas jakoś trafił rok temu. Świetny dowódca, równy gość. A kobiety za nim szaleją. Uczcie się od pana pułkownika. Pierwszą bombą trafił w pancerkę. Niech pan nie przesadza, poruczniku. Po prostu nam się udało. Co, panowie, palimy? Ja zapalę, panie pułkowniku. Nasi pogonili bolszewika. Droga otwarta. No jak tam? Jeżdżona była? Tak jest, panie pułkowniku. Dobrze. No. To panowie. Pogonimy bolszewika. Brałem udział w kilku jeszcze lotach bojowych. Raz nawet nad Dnieprem udało nam się zestrzelić bolszewicki samolot. Wojna z bolszewikami skończyła się dla mnie w lipcu 1920 roku ciężką raną. Zostałem ewakuowany do szpitala w Poznaniu.
Do swojego 15. Pułku Ułanów Poznańskich powróciłem już po zakończeniu walk. W kwietniu 1921 roku naczelny wódz, marszałek Józef Piłsudski, udekorował sztandar mojego pułku i mnie orderem Virtuti Militari. Odznaczył też moich żołnierzy. Zapamiętałem do dziś jego słowa. Tam, gdzie byliście, byliście doskonali. I historia lwią część zwycięstwa wam przypisać musi. W tej dziedzinie jesteście najlepszym pułkiem, jaki znam. Mówię to szczerze i otwarcie. W październiku 1921 roku zostałem przeniesiony do Warszawy na stanowisko zastępcy szefa oddziału 3 Sztabu Generalnego. Był to wprawdzie awans, lecz brakowało mi tu moich poznańskich ułanów. Kolejne 3 lata spędziłem w Wyższej Szkole Wojennej w Paryżu. To był ciekawy i sympatyczny okres mojego życia. Po powrocie przydzielono mnie do biura ścisłej rady wojennej i zajmowałem się taktyką kawalerii. W lipcu 1924 roku zostałem pierwszym oficerem sztabu generalnego inspektora kawalerii generała Tadeusza Rozwadowskiego. Bardzo przydała mi się tu wiedza uzyskana we Francji. Za organizację i przeprowadzenie wielkich manewrów na Wołyniu jesienią 1925 roku otrzymałem pochwałę mojego przełożonego. W maju 1926 roku, jak wielu innych żołnierzy, stanąłem przed dramatycznym wyborem. Zbrojne przejęcie władzy przez marszałka Józefa Piłsudskiego doprowadziło do bratobójczych walk. Widziałem słabość władzy państwowej, uwikłanej w konflikty interesów stronnictw politycznych. Jednak działania marszałka Piłsudskiego były jawnym buntem przeciwko legalnej władzy. Opowiedziałem się za wiernością konstytucji. Mój przełożony generał Tadeusz Rozwadowski, stojący po stronie rządu, powierzył mi funkcję szefa sztabu oddziału wiernych prezydentowi Stanisławowi Wojciechowskiemu. W krytycznych godzinach znajdowałem się wraz z prezydentem i rządem w centrum wydarzeń. Są nowe wiadomości, zatem nasze główne siły z Poznania. Niech pan referuje. Nasze obawy potwierdzają się. Według meldunku większość poznańskich pułków nie dotrze na czas. Tory ciągle zablokowane. Kolejarze są po stronie Piłsudskiego. Wczorajsze nasze bombardowania lotnicze nic nie dały. Największe straty są wśród cywilów. Straciliśmy już lotnisko. Pole Mokotowskie zajmują właśnie oddziały buntowników. Dochodzą do Placu Unii. To jest 300 metrów stąd. Jesteśmy też zagrożeni od strony Powiśla. Spokojnie, panowie. Uważam, że nie wszystko jeszcze stracone. Jest kompania przyboczna pana prezydenta. Mamy jeszcze trochę wojska przy Belwederze. Działamy. Panowie, nieprzyjacielowi na rozkaz oddać się można. W ostateczności. Buntownikom nigdy. Pozwólcie, panowie, że o sytuacji poinformuję pana prezydenta. Panowie, pan prezydent ocenił sytuację i ostatecznie zatwierdził nasz plan. Wychodzimy z Belwederu, idziemy wzdłuż Wisły do Wilanowa i nadal walczymy. Bezpośrednie dowództwo nad ewakuacją ma objąć pułkownik Anders. Tak jest. Panowie, pan prezydent Rzeczypospolitej. Panie prezydencie, rząd przygotowany do ewakuacji. Dziękuję, panie ministrze. Lewo, zwrot. Panowie oficerowie, baczność do przysięgi. Gdy przyjdzie nam walczyć, przysięgamy, że prędzej polegniemy, niż osobę prezydenta i sztandar Rzeczypospolitej w ręce buntowników oddamy. Tak nam dopomóż Bóg. Przysięgamy. Po przysiędze. Niech
Rzucim ziemi, skąd nasz ród. Nie damy pogrzeć mowy. Polski my naród, polski lud. Królew i szef piastowy. Nie damy my następnym ród. Tak nam to pomóż Bóg. Panowie oficerowie, baczność! Sztandar Rzeczypospolitej wyprowadzić! W prawo, zwrot! Za mną, marsz! Spocznij, panie prezydencie, panowie generałowie, proszę za mną. Do Villanowa dotarliśmy bez przeszkód. Byłem za dalszym prowadzeniem walki. Musiałem jednak podporządkować się decyzji prezydenta, który, chcąc uniknąć dalszego rozlewu krwi, przyjął dymisję rządu i sam ustąpił ze stanowiska. Wraz z grupą oficerów zostałem na krótko internowany w Villanowie. Ale już jesienią 1926 roku, po grze wojennej, zostałem przywrócony do służby przez marszałka Piłsudskiego. Objąłem dowództwo 2. Samodzielnej Brygady Kawalerii w Równem. Kolejnym sprawdzianem były w 1927 roku wielkie manewry jesienne na Wołyniu, prowadzone przez generała Gustawa Orlicz-Dreschera. Działania mojej brygady nie powiodły się. W czasie omawiania ćwiczeń generał Drescher bardzo ostro mnie skrytykował. Poniosł mnie. Zapisałem się do raportu do marszałka Piłsudskiego ze skargą na Dreschera. Przed raportem spotkałem się z kolegą, majorem Zygmuntem Bohuszem Szyszko, pierwszym oficerem sztabu w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych. Słuchaj, Zygmunt, czy teraz możesz już mi powiedzieć, o co chodzi? Zanim pójdziesz do marszałka, zobacz opinię, jaką po tych nieszczęsnych manewrach wystawił ci Orlicz-Dreschel. Cholera. To bardzo dobra opinia. Czytałeś ją wcześniej? Cieszę się, że zdążyłem cię uprzedzić. Generał Drescher zauważył to, co my wszyscy wiemy już od dawna. Zobacz. Generał podkreśla, że stanowisz materiał na znakomitego dowódcę najwyższego szczebla. Z dostępem w przyszłości do najwyższych stanowisk w wojsku. Dziękuję ci bardzo, Zygmunt. Wyszedłbym na durnia z tym raportem u marszałka. A co z tym wyrzem u mnie dzisiaj? Jesteśmy umówieni. Z tamtego okresu szczególnie utkwiła mi w pamięci opinia marszałka Piłsudskiego, który mawiał o mnie: może się pomylić, ale głupstwa nie popełni. W 1934 roku otrzymałem awans do stopnia generała brygady. Byłem wtedy jednym z najmłodszych generałów w naszej armii. W 1937 roku objąłem swój ostatni przedwojenny przydział. Dowództwo Nowogródzkiej Brygady Kawalerii w Baranowiczach. W sytuacji wojennego zagrożenia ze strony Niemiec
Na początku lipca 1939 roku moja brygada została skierowana w rejon Litzbarka i Działdowa dla osłony lewego skrzydła Armii Modlin. Rozpocząłem organizację linii obrony, którą postanowiłem wzmocnić fortyfikacjami. Prowadziłem też rozpoznanie terenu na przedpolu. W wrześniu 1939 roku poprowadziłem swoich żołnierzy w walkach od granicy z Prusami Wschodnimi przez Mazowsze. Mieliśmy bronić linii Wisły, a w Płocku zostałem ranny po wybuchu bomby lotniczej. A kiedy Niemcy przekroczyli Wisłę na południe od Warszawy, wyznaczono mnie dowódcą grupy operacyjnej kawalerii. Miałem osłaniać oddziały wycofujące się z Mazowsza na Lubelszczyznę. Wtedy była jeszcze nadzieja na dalszą walkę na południowym wschodzie kraju, na tak zwanym Przedmościu Rumuńskim. Mieliśmy tam oczekiwać na pomoc Francji i Anglii. 17 września stał się tragiczną datą. Związek Sowiecki zaatakował Polskę, łamiąc pakt o nieagresji. To niespodziewane uderzenie załamało nie tylko plany obrony Przedmościa Rumuńskiego. Wszystkie nasze nadzieje legły w gruzach. Pod Tomaszowem Lubelskim i Zamościem moja grupa kawalerii walczyła także z Sowietami. Przebijałem się na południe między Niemcami a oddziałami sowieckimi. W drodze do granicy węgierskiej 27 września moje wyczerpane oddziały stoczyły ostatnią walkę z bolszewikami. Pod ich naporem moi żołnierze rozproszyli się. Pozostałych podzieliłem na grupy, uważając, że tylko w ten sposób można dotrzeć do granicy. Byłem poważnie ranny. A nie chcąc być ciężarem dla kolegów, nakazałem im pozostawić mnie w lesie. Wbrew rozkazowi dwóch żołnierzy zostało przy mnie. W najbliższej wsi zostałem wydany ukraińskiej milicji, która od razu przekazała mnie Sowietom. Przewieziono mnie do starego sambora. Towarzyszu dowódco armii, pozwólcie zameldować. A, generał Anders, to wy. Majer Kastierow mówił mi już o was. Prosimy, prosimy. Siadajcie. No cóż, generale Anders, chciało wam się na Węgry, ale już nie powojujecie. Wasza wielka armia broniła się zaledwie 3 tygodnie. Czy nie wiecie, że Armia Czerwona weszła tu, aby ratować lud ukraiński, białoruski od jarzma polskich panów i kapitalistów? Moje oddziały przez wasz bezmyślny opór straciły 18 czołgów i wielu bojców, a wy teraz jesteście naszym jeńcem. Złamaliście pakt o nieagresji. Wbiliście nam nóż w plecy. I to w chwili, gdy walczyliśmy z Niemcami.
Związek Sowiecki ma swoją politykę i nic wam do tego. Gdzie są wasi żołnierze? Dlaczego niszczycie broń i nie chcecie poddawać się Czerwonej Armii? Wasi żołnierze uciekają na Węgry i do Rumunii. Po co? Polski już nie ma i nie będzie. A to już zawdzięczacie Francuzom i Anglikom, tym intrygantom. Takich wybraliście sobie sojuszników, choć proponowaliśmy wam prawdziwą pomoc. Mamy traktat o pomocy z Anglią i Francją, a wy pomogliście Niemcom. Nasz traktat z Niemcami jest wieczysty. Przez to panowanie nad światem osiągniemy my i Niemcy. Wspólnie zrobimy porządek z tą angielsko-francuską burżuazją. Zniszczymy naszego największego wroga, Anglię. Z tą waszą pańską Polską już zrobiliśmy porządek. Anglia zawsze może liczyć na pomoc Stanów Zjednoczonych. Ameryka nie wejdzie do wojny. Nie dopuścimy do tego przez naszych towarzyszy w Ameryce. Musicie wiedzieć, że polityka Związku Sowieckiego jest najmądrzejsza. Towarzysz Stalin jest geniuszem polityki. Ale to już nie na waszą głowę, generale Anders. Są jeszcze inni politycy na świecie. I co z tego? Musicie wiedzieć, że Związek Sowiecki jest znacznie potężniejszy od Niemiec. Jestem ranny. Proszę o odwiezienie mnie do szpitala. Nie obawiajcie się. Odeślemy was do szpitala. Żegnam. Ale będziemy jeszcze z wami rozmawiać. Zapewniam was. Nie wątpię. Trafiłem do szpitala we Lwowie. Tu dowiedziałem się o odtwarzaniu przez generała Władysława Sikorskiego rządu i Wojska Polskiego we Francji. Nawiązał ze mną kontakt wysłannik konspiracyjnej służby zwycięstwu Polski. Wyznaczono mnie nawet pod pseudonimem Waligura komendantem okręgu krakowskiego. Nie zdołałem jednak objąć tej funkcji. Moje rany były wciąż niezagojone. Nielegalne zgromadzenia i demonstracje uliczne studentów wywołały powszechne pytanie. O co chodzi? Dlaczego studenci występują przeciwko władzom państwowym? Korzystając z zamieszania... Niemcy i Sowieci ustalili, że polscy jeńcy mogą powracać na tereny, z których pochodzili. Uznałem, że bezpieczniej będzie dostać się pod okupację niemiecką. Wyjechałem z transportem rannych żołnierzy. Jednak zatrzymano mnie w Przemyślu. Na powrót trafiłem do Lwowa. 22 grudnia zostałem aresztowany i osadzony w więzieniu w klasztorze sióstr Brygidek. Próbowano zmusić mnie do współpracy z Sowietami. Śledztwo połączone było z torturami. Moje rany ropiały. W nieogrzewanej celi cierpiałem wskutek odmrożeń. W lutym 1940 roku zainteresowała się mną centrala NKWD. Zostałem wywieziony do Moskwy. Zobaczymy, czy ci ta blać pomoże w sowieckim więzieniu. Następne półtora roku spędziłem w moskiewskich więzieniach, na Łobiance i przejściowo w Butyrkach. Odcięty od wiadomości ze świata, wzywany byłem na niekończące się przesłuchania, które miały mnie złamać. Wyjść! To proszę sędzia śledczy. Dobrze, dobrze. Dajcie go tu.
Proszę. Siadajcie. No powtórzmy sobie. Władysław Albertowicz Anders. Urodzony 11 sierpnia 1892 roku w Błoniu koło Kutna, gubernii warszawskiej. Nie w gubernii. W Polsce. W Polsce, którą Rosja zajęła wraz z Niemcami i Austriakami. Szkołę realną ukończyliście w Warszawie, następnie studiowaliście na Politechnice w Rydze. Już wtedy spiskowaliście na rzecz Polski. Nie spiskowałem. Należałem do legalnej polskiej akademickiej korporacji Arkonia. A o towarzystwie gimnastycznym Sokół zapomnieliście? My wam przypomnimy. To nie była żadna gimnastyka, tylko ćwiczenia wojskowe. A zresztą dajmy temu spokój, to już przerabialiśmy. 1913 rok, ukończona szkoła oficerska rezerwy kawalerii w Petersburgu. 1914, zmobilizowany na wojnę w stopniu chorążego do 3. Noworosyjskiego Pułku Dragonów, dowódca szwadronu. 1915, awansowany do stopnia podporucznika. 1917, znowu awans. Jakoś tak szybko zostaliście kapitanem. Tak, bo ukończyłem Akademię Sztabu Generalnego w Petersburgu z bardzo dobrą lokatą. Nie przerywajcie, Anders! Jeszcze nie skończyłem! Za walkę o folwark Kuchcze na Polesiu w 1915 roku odznaczono orderem wojennym Świętego Jerzego. Poza tym order świętego Włodzimierza, świętej Anny, świętego Władysława za męstwo i dowodzenie. Wielokrotnie ranny. Taka karta bojowa w tamtej wojnie, a wy nadal nie chcecie służyć w Armii Czerwonej. Nie chcecie współpracować. To wielki błąd. Przecież moglibyście się przydać. To może mi dzisiaj powiesz... Kto działał przeciwko sowieckiej władzy w Lwowie? Nazwiska! Kto cię tam odwiedzał w szpitalu? O czym mówiliście? Co przekazywałeś do Paryża? Gadajże mi tu zaraz. Słucham! Jeżeli dalej nie będziesz zeznawać, to wyślemy cię na przesłuchanie do Suchanowki albo do Lefortowa. Tam z tobą inaczej pogadają. Nie straszcie mnie. Jestem żołnierzem. Parę razy ranny w boju. Parę razy w rosyjskim mundurze, jak już dobrze wiecie. Nie jesteś żołnierzem! Jesteś więźniem NKWD. I to wiedzcie, że nie było jeszcze takiego więźnia, który by nie przyznał się do wszystkiego. Wyobrażasz, że ci pomnik postawią w Warszawie? I to jeszcze wiedzcie, że tylko wasza dobra służba w armii rosyjskiej w poprzedniej wojnie sprawia, że chcemy z wami rozmawiać. My wiemy, że walczyliście przeciwko nam w 20 roku. My wiemy wszystko. I o waszych braciach oficerach, i o tej aktorce, która była waszą narzeczoną, o waszej żonie, o synu, o córce. Pamiętajcie, u nas jest zasada, lepiej 100 niewinnych rozstrzelać, niż jednego winnego wypuścić na wolność. A jakaż w tym moja wina? Broniłem ojczyzny. Tak samo zresztą teraz. Walczyłem z Niemcami. Przepraszam, zapomniałem, że teraz to wasi sojusznicy. Bez żartów. My naprawdę nie mamy za przyjaciół Niemców. My tylko
bardziej nienawidzimy Anglików. Kiedy Niemcy pobiją Anglię i Francję, osłabną, wówczas my pójdziemy naprzód. Zdobędziemy całą Europę. A teraz coś dla was. Zawody w Nicei. Olimpiada w Amsterdamie. Moje zdjęcia. Skąd je macie? To nasza sprawa. My mamy wiele rzeczy na wojskowych i polityków na całym świecie. Tych, którzy nas interesują. Związek Sowiecki ma długie ręce. Czerwca 1941 roku skończyła się przyjaźń Hitlera i Stalina. Wojska niemieckie uderzyły na Sowiety. W lipcu, kiedy jeszcze trzymano mnie na Łubiance, wskutek nacisków brytyjskich, wznowiono stosunki polsko-sowieckie. Układ podpisali premier i naczelny wódz generał Władysław Sikorski oraz ambasador sowiecki w Londynie Iwan Majski. Przywracając stosunki dyplomatyczne, zobowiązano się do wzajemnej pomocy i poparcia w wojnie przeciwko Niemcom. Sowieci wyrażali zgodę na organizację na swym terytorium Armii Polskiej, podległej operacyjnie ich naczelnemu dowództwu. Wadą układu był brak gwarancji przedwojennej granicy polsko-sowieckiej. Jednak dzięki niemu udało się w ramach tzw. amnestii uwolnić z sowieckich więzień, łagrów i zsyłek dziesiątki tysięcy Polaków. Byłem jednym z pierwszych. A tam, gdzie on teraz jest, na Łubiance? Jest. Witamy was, Władysławie Albertowiczu. Jak się dzisiaj czujecie? A z kim mam do czynienia? Ludowy komisarz spraw wewnętrznych Beria. A to mój zastępca, towarzysz Mirkułow. Miło powitać, panie generale Anders. Papierosa? Może napilibyście się herbaty? Ale po co mnie tu przeprowadzono? Jako więźnia, czy... Może jestem wolny? Ale rzeczywiście jest pan wolny, panie generale. To zmienia postać rzeczy. Proszę o herbatę i papierosy. Zapraszam. Proszę podać herbatę. Nie, tylko jedną. Generale Anders, Niemcy Hitlera zdradziecko napadły na nasz kraj. Teraz trzeba żyć w zgodzie. Postawić krzyżyk na przeszłość, na wszystko to, co było złe w naszych stosunkach. Bo najważniejszą rzeczą jest pobić Niemców. Dlatego zawarliśmy traktat z Wielką Brytanią i podpisaliśmy umowę z waszym rządem w Londynie. Wszyscy obywatele polscy zostaną amnestionowani. Ponadto, według tej umowy zostanie stworzona Armia Polska. Za zgodą rządu sowieckiego wasze władze mianowały was dowódcą tej armii. Bardzo się cieszymy, że to was właśnie wybrano na tę funkcję. Wiemy, że jesteście najpopularniejsi wśród Polaków w Związku Sowieckim. Władysławie Albertowiczu, muszę wam powiedzieć, że 96% waszych rodaków opowiedziało się za wami. Sam towarzysz Stalin interesuje się waszą osobą.
Proszę się zwracać do nas we wszystkich trudnościach. Mam pierwszą prośbę. O uwolnienie pułkownika Nikodema Sulika. Sprawdźcie, czy nie ma tam u was... Sulik. Pułkownik Wojska Polskiego Nikodem Sulik. Sulik Nikodem, pułkownik Polskiej Armii. Nie ma go. Niestety nie ma u nas takiego. To niemożliwe. Siedziałem z nim tutaj parę dni temu w celi numer 1. W takim razie musi być. Nie martwcie się, znajdziemy go. Już niedługo wyjdziecie stąd. Dostaniecie osobne, wygodne mieszkanie. Nasze władze dostarczą wam wszystko, co będzie konieczne. Zależy nam, abyście najszybciej jak to możliwe powrócili do zdrowia. Do pomocy dostaniecie znanego wam już towarzysza Kondratika. Co to? Nalot? Już tu? Proszę się tym nie denerwować, panie generale. To tylko ćwiczenia. To chyba na razie wszystko. Czy macie coś do dodania? Nic ważnego. Niech się pan nie spieszy. Towarzysz Kondratik zaczeka na was z waszymi rzeczami. Władysławie Albertowiczu, macie teraz parę dni na odpoczynek. Nabierajcie sił do wspólnej walki z faszystami. Do miejsc formowania armii w rejon Buzułuku, Tockoje, Tatiszczewa przybywało z więzień i zesłań tysiące Polaków. Tragiczny był los dzieci, najczęściej sierot, wygłodzonych, pokrytych robactwem, w strzępach odzieży. Na mój rozkaz otoczono je specjalną opieką. Staraliśmy się, by podjęły naukę. Warunki formowania wojska były skrajnie trudne. Brakowało nieomal wszystkiego. Do końca życia nie zapomnę wyglądu żołnierzy. Wszyscy właściwie w łachmanach, wychudli jak szkielety, pokryci wrzodami wskutek awitaminozy. Ale ku zdumieniu bolszewików wszyscy byli ogoleni. To byli wspaniali żołnierze. Zbliżała się surowa rosyjska zima. Początkowo tylko co 20 żołnierz otrzymał płaszcz. Brakowało uzbrojenia i wyposażenia. Trzeba było wiele wysiłku, aby przed zimą zaspokoić najpilniejsze potrzeby. Ale i tak ponad 40-stopniowe mrozy przyszło przetrzymywać w namiotach. Często bez ogrzewania. Ale ja 3 wygrałem swoje. Tak. Przepraszam, kochani. Ładeczku. Już późno. Pora kończyć. Ostatnie rozdanie. Dobrze. W końcu listopada 1941 roku przybył do Rosji naczelny wódz i premier generał Władysław Sikorski. Towarzyszyłem mu od początku wizyty. W Moskwie, na Kremlu, zostaliśmy przyjęci przez Stalina. Spotkanie zakończyło się podpisaniem deklaracji politycznej.
choć wiele bardzo ważnych spraw pozostało niewyjaśnionych. Stwierdzam wobec pana prezydenta, iż jego oświadczenie o amnestii nie jest wykonywane. Dużo i to najcenniejszych naszych ludzi znajduje się jeszcze w obozach pracy i więzieniach. To niemożliwe, gdyż amnestia dotyczy wszystkich. I wszyscy Polacy są zwolnieni. Panie generale, proszę podać szczegóły na temat stawiennictwa w armii. Na to się formujemy, żeby się bić. I rozumiem przez to walkę na kontynencie. Według moich obliczeń mogę mieć 150 tysięcy żołnierzy. To jest 8 dywizji. Tymczasem mam zaledwie 2 dywizje. I do nich ograniczone formowanie. Nie otrzymujemy należytego wyżywienia. Właściwie żadne obietnice nie są dotrzymywane. Mamy najzupełniej ścisłe dane, że w łagrach do naszego wojska zwalniano najpierw Żydów, następnie Ukraińców, wreszcie słabszych fizycznie Polaków. Silnych zatrzymywano. Mam w wojsku ludzi, którzy twierdzą, że w rozmaitych obozach znajdują się jeszcze setki, a nawet tysiące naszych rodaków. A zatem rozkazy rządu sowieckiego o zwalnianiu ich do naszej armii nie są wykonywane. Nie jest naszą rzeczą dostarczanie rządowi sowieckiemu spisów naszych ludzi, ale pełne listy mają komendanci obozów. A mam ze sobą listę około 4000 oficerów, którzy znajdują się jeszcze obecnie w więzieniach i obozach pracy. I nawet ten spis nie jest pełny. Zawiera tylko te nazwiska, które udało się zestawić z pamięci. Poleciłem sprawdzić, czy nie ma ich w kraju i w obozach jenieckich w Niemczech. Okazało się, że nie ma tam żadnego z nich. Ci ludzie są tutaj, w Związku Sowieckim. Nikt z nich nie wrócił. To niemożliwe. Oni uciekli. Dokąd mogli uciec? No, do Mandżurii. To niemożliwe, żeby uciekli. Zwłaszcza, że z chwilą wywiezienia ich z obozów jenieckich do obozów pracy ustała zupełnie korespondencja z ich rodzinami. Wiemy to zupełnie dokładnie od oficerów, którzy już wrócili. Przyszłość potwierdziła niestety nasze najczarniejsze przewidywania. Grudnia 1941 roku naczelny wódz rozpoczął wizytację ośrodków formowania Armii Polskiej. W Buzułuku odbyło się spotkanie z żołnierzami. W Tatiszczewie i Tockoje wizytowaliśmy oddziały 5. i 6. Dywizji Piechoty. Żołnierze witali nas entuzjastycznie. Widać było ich wiarę na powrót do Polski z bronią w ręku. Sowietom zależało na ograniczaniu politycznego znaczenia naszego wojska. Żądali, aby armię polską kierować na front pojedynczymi dywizjami, w miarę ich uzbrajania i wyposażania. Stalin musiał sobie zdawać sprawę z panujących wśród nas nastrojów. Domyślaliśmy się, że jego prawdziwym celem było stopniowe wyniszczenie armii, której nie dałoby się skomunizować. Jej los podzieliliby towarzyszący nam cywile. Rozumieliśmy to dobrze, obaj z naczelnym wodzem. Generał Sikorski depeszował do mnie. Jeżeli rząd sowiecki nie jest w stanie dostarczyć uzbrojenia, terminu gotowości nie jesteśmy w stanie nawet w przybliżeniu określić. Jesteśmy uzależnieni od dostaw brytyjskich. Armia polska w Sowietach może być użyta tylko jako całość pod dowództwem pana generała.
W żadnym wypadku nie mogę dopuścić do rzucenia w bój armii niedozbrojonej, niedostatecznie zorganizowanej i niewyszkolonej. Sowieci nadal nie wywiązywali się ze swoich zobowiązań. Jednakże w grudniu 1941 roku udało mi się uzyskać zgodę na przeniesienie naszej armii na południe, do cieplejszej Azji Centralnej, bliżej angielskich baz zaopatrzeniowych w Iranie. Umożliwiało to także ewentualną ewakuację ze Związku Sowieckiego. Przez cały czas prowadziłem dramatyczne rozmowy ze Stalinem na temat zaopatrzenia armii i ewakuacji części wojska i cywilów. Do kwietnia 1942 roku udało mi się wywieźć przez Morze Kaspijskie do Iranu prawie 44 tysiące żołnierzy i cywilów. Pod moimi rozkazami pozostawały jeszcze 3 dywizje, ale z głębi Rosji wciąż napływali ochotnicy. Premier Sikorski był przeciwny ewakuacji, ale ostatecznie zdecydowały ustalenia sowiecko-brytyjskie. Wyprowadzając całą naszą armię do Iranu, Stalin pozbył się kłopotu politycznego, zaś Brytyjczycy zyskali wojsko do ochrony pól naftowych Iraku. Do września w ramach drugiej ewakuacji przetransportowano około 70 tysięcy żołnierzy i cywilów. Nie kryliśmy radości z opuszczenia ziemi cierpień i niewoli. Na Środkowym Wschodzie nasze wojsko, nareszcie należycie zaopatrzone, rozpoczęło intensywne szkolenia bojowe. Ogromną wagę przywiązywałem do wychowania młodzieży. Organizowaliśmy je na sposób wojskowy, tworząc szkoły junackie. Wiedzieliśmy, że ta młodzież już w niedalekiej przyszłości przejmie walkę o wolną Polskę. Polska była pierwszym narodem, który chwycił za broń w obronie wolności i niepodległości. Polska na pewno jest symbolem walki o niepodległość, jest symbolem walki o honor, uczciwość i wolność. Mamy najgłębszą wiarę w naród polski, mamy największą wiarę w nasze własne wysiłki i w nasz charakter, że my dotrwamy i do Polski dojdziemy. Wasi koledzy z innych szkół junackich już nawet częściowo zasilili nasze szeregi. Wielu z nich zostało odznaczonych najwyższymi odznaczeniami polskimi za dzielność w wojsku. Nie bylibyśmy godni tych setek tysięcy naszych braci i kolegów, którzy polegli za Polskę, którzy za to, że byli Polakami, oddali swoje życie i którzy dzisiaj sprzed tronu najwyższego błogosławią świętej sprawie Polski. We wrześniu 1942 roku naczelny wódz generał Sikorski zatwierdził przygotowaną przeze mnie nową organizację armii. Nosiła ona odtąd nazwę Armii Polskiej na Wschodzie. Jesienią nasze oddziały zostały skoncentrowane w Iraku, głównie na północny wschód od Bagdadu. Mimo wspólnych celów zdarzały się różnice zdań między naczelnym wodzem a mną, głównie w sprawach dotyczących Rosji Sowieckiej. Intryganci wykorzystywali to do siania niezgody między nami. Spotkania, które sprzyjałyby porozumieniu, były rzadkie. Dlatego ucieszyłem się, gdy w czerwcu 1943 roku przybył do nas generał Sikorski. Chciał wyjaśnić pogłoski o buncie rodzącym się rzekomo w mojej armii. Inspekcja rozwiała wszelkie obawy. Naczelny wódz pozostawił mnie na stanowisku. Przekonał się, że jestem lojalny. To było moje ostatnie spotkanie z generałem Sikorskim. Wkrótce dotarła do nas wiadomość o katastrofie w Gibraltarze. Był to dla nas ogromny wstrząs. Latem 1943 roku, jeszcze w Palestynie,
Z Armii Polskiej na wschodzie wydzielono drugi korpus Polski pod moim dowództwem do walk we Włoszech. Na przełomie 1943 i 1944 roku przetransportowano nas drogą morską z Egiptu na południe Włoch. Wiosną 1944 stan korpusu osiągnął blisko 50 tysięcy żołnierzy. Mieliśmy iść do walki w czasie, gdy Sowieci za zgodą aliantów zajmowali już nasze wschodnie tereny. Przez całe swoje życie walczyłem o to, ażeby Polska była podmiotem, a nie przedmiotem historii. Po przegranej kampanii wrześniowej w 1939 roku znalazłem się w sowieckiej niewoli. Los chciał, że z więźnia zmieniłem się dowódcę Armii Polskiej, którą udało mi się wyprowadzić z Rosji Sowieckiej. To właśnie ci żołnierze pokazali światu, jak wspaniale potrafią walczyć o wolność Polski i Europy. Początkowo skierowano nas na front nad rzekę Sankrą. Od stycznia 1944 roku rozgorzały walki na niemieckiej linii Gustawa, a jej głównym bastionem był masyw Monte Cassino, blokujący drogę do Rzymu. Od miesięcy próbowały go zdobyć wojska amerykańskie, francuskie, nowozelandzkie i hinduskie. Zmasowany atak bombowców alianckich obrócił klasztor na Monte Cassino w ruinę. Dla Niemców stało to się okazją do zajęcia klasztoru i zrobienia z niego fortecy. 24 marca zostałem wezwany przez swojego brytyjskiego przełożonego, dowódcę 8 Armii, generała Olivera Lisa. Przedstawił mi on zamiar użycia polskich oddziałów w czwartym już szturmie na Monte Cassino. Do namysłu dostałem tylko 10 minut. Gorączkowo analizowałem sytuację. Monte Cassino to twierdza znana na cały świat. Jeśli odmówię, to korpus będzie użyty w dolinie rzeki Liry, gdzie natarcie przyniesie również ciężkie straty, choć w dłuższym czasie. A jeśli zdobędziemy Monte Cassino, to wysuniemy sprawę polską, obecnie tak tłamszoną, na czoło zagadnień świata i damy rządowi polskiemu nowy atut w obronie naszych praw. Czując ogromną odpowiedzialność, nie mogłem odmówić. Wiedziałem, że po atakach propagandy sowieckiej, twierdzącej, że nie chcemy bić się z Niemcami, konieczny jest sukces polskiego żołnierza. Maja 1944 roku wydałem rozkaz. Żołnierze, kochani moi bracia i dzieci, nadeszła chwila bitwy. Długo czekaliśmy na tę chwilę odwetu i zemsty nad odwiecznym naszym wrogiem. Zadanie, które nam przypadło, rozsławi na cały świat imię żołnierza polskiego. W chwilach tych będą z nami myśli i serca całego narodu. Z wiarą, sprawiedliwość, opatrzności boskiej idziemy naprzód ze świętym hasłem w sercach naszych: Bóg, honor i ojczyzna. Pierwsze natarcie rozpoczęło się w nocy z 12 na 13 maja.
Na wzgórze 593 i Albanette uderzyła 3. Dywizja Strzelców Karpackich, a na grzbiet Widmu 5. Kresowa Dywizja Piechoty. W pierwszym nieudanym szturmie obie dywizje straciły tu około 700 poległych i rannych. Decydujący atak rozpoczęliśmy 16 maja. Wyznaczony cel był coraz bliżej, ale żołnierzom zaczęło brakować amunicji. Rosły straty. Do walki rozkazałem skierować wszystkich zdolnych do noszenia broni. Nawet kierowców, kancelistów i gońców. Kryzys bitwy nastąpił wieczorem 17 maja. Z nasłuchu radiowego domyślałem się już planów wroga. Dziękuję. Oto bieżąca sytuacja na polu walki. Panie generale, melduje dowódca karpackiej na linii. Bronek? Bronek? Dowódca armii powiedział mi, że ich piechota nie może nam pomóc. W nocy w dolinie Liri Anglicy z 78. Dywizji przetną drogę numer 6. Będą odcinać Niemcom odwrót. Kresowa oczyściła z nieprzyjaciela San Angelo. Bronek, słuchaj! To ważne! Możliwe, że Niemcy po zmierzchu będą wycofywać się z Cassina. Mogą próbować się przebić. Teraz jeszcze trudno określić, którędy. Mamy duże trudności przy wzgórzu 569. Rozpoznałem dużo dobrze ukrytych bunkrów. Nie zauważono ich 12 maja przy pierwszym natarciu. Teraz musimy je zdobywać po kolei. Nikodem, co w piątej? Mamy dane, że Niemcy po zmierzchu rozpoczną wycofywanie się z Cassina. Będą pewnie się przebijać. Teraz trudno określić, którą drogą. Ale jest mało prawdopodobne, że zostaną i się tylko przegrupują. Nakazuję, aby zgrupowanie pułkownika Rudnickiego na San Angelo zorganizowało obronę i utworzyło odwód do przeciwuderzeń. Pożądany wypad na wzgórze 575. Dobrze, dobrze, będę uważał na Niemców. Proszę o oddanie mi w rejonie 6. Brygady nowego szwadronu czołgów. Ciągle spodziewamy się wycofania Niemców z Cassina. Mamy informację, że o zmierzchu Niemcy będą bombardować stację kolejową Cassino. Bronek! Bronek! Melduj, jak twoje natarcie na wzgórze 569. Chcę wiedzieć, na czym stoję. Mamy straszny ogień Niemców na wzgórze 569. Mamy ogromne straty, szczególnie w 4. batalionie. Dlatego musiałem wstrzymać natarcie na 569. Dowódca 5. batalionu z resztkami 4. przy na wzgórze 593. Ostrzeliwują się! Są pod strasznym ostrzałem moździerzy i CKM-ów! Zdobywanie 569, gdzie są stalowe bunkry, bez zdobycia folwarku Albaneta przyniesie nam ogromne straty! Uważam, że zajęcie Albanety będzie możliwe przed zmierzchem. Bez tego nie weźmiemy 569! Rozkazuję przerwać natarcie na wzgórze 569. Usadowić się mocno na 593. Meldować natychmiast po zdobyciu Albanety. Potwierdzam możliwość wycofania się Niemców z rejonu Cassina. Mogą wycofywać się okrężnie, górskimi dróżkami. Jedna z nich przebiega na waszym odcinku. To jest przez wzgórze 575. I to was właśnie interesuje. Chcę wiedzieć, na czym stoję.
Nakazuje od wschodu księżyca wysłanie patroli. Trzeba stwierdzić, czy Niemcy rzeczywiście odchodzą. Nie mam kogo wysłać na patrole. Dwa bataliony w ogóle przestały istnieć. Żołnierze umierają z głodu, pragnienia. No przyjdzie mi chyba wysyłać pojedynczych oficerów ze sztabu dywizji. Taki sposób podchodzenia do walki jest niedopuszczalny. Niemożliwe, żeby w oddziałach nie znalazło się kilkunastu mocniejszych ludzi i zdolnych do patroli. Podajecie zawyżone straty. Ponawiam rozkaz. Wysłać patrole w celu stwierdzenia posunięć nieprzyjaciela. Niemcy, nie wytrzymując równoczesnego nacisku moich żołnierzy i oddziałów alianckich na innych odcinkach frontu, nocą rozpoczęli odwrót. Rankiem 18 maja zajęliśmy ruiny klasztoru Monte Cassino. Walki trwały nadal na odcinku 5. Dywizji na wzgórzach San Angelo i 575. Piedimonte czy ze wzgórza 893? 893, panie generale. Dopiero dziś rano udało się do nich dotrzeć. Tam ciągle jest piekło. Dzielne chłopaki. Walczyli najdłużej. Dostał w płuco? Tak jest, panie generale. Mocno krwawi. No dobra, to uważajcie na niego. Odjeżdżajcie już. I patrzcie na Niemców. Kręcą się tu jeszcze. Zakończyliśmy bitwę o Monte Cassino 25 maja, zdobyciem Piedimonte. Nasza walka, choć okupiona śmiercią blisko 1000 kolegów, wykazała wartość bojową korpusu. A już 18 maja wydałem rozkaz utworzenia polskiego cmentarza wojennego. Za bohaterstwo na polu bitwy odznaczyłem setki moich żołnierzy. Nasze sukcesy zostały wysoko ocenione przez dowództwo sprzymierzonych. 25 maja zostałem udekorowany w imieniu króla Jerzego VI orderem łaźni przez dowódcę 15. Grupy Armii generała Harolda Aleksandra. Odznaczenie przyjąłem oczywiście jako dowód uznania dla wszystkich żołnierzy II Korpusu. Jeszcze w Palestynie z wojskowych zespołów rewiowych poleciłem utworzyć duży, reprezentacyjny teatr pod nazwą Polska Parada. Wkrótce stał się on bardzo lubiany i popularny wśród żołnierzy wszystkich jednostek Armii Polskiej na wschodzie. Dzięki temu miałem szczęście spotkać swoją przyszłą żonę, młodą aktorkę Renatę Bogdańską.
Latem 1944 roku przed korpusem postawiono kolejne trudne zadanie. Zdobycie Ancony, dużego portu nad Adriatykiem, ważnego dla zaopatrywania brytyjskiej 8 armii. Zajęcie Ancony miało być naszym pierwszym, całkowicie samodzielnym zadaniem bojowym. W przeddzień bitwy przybył do nas z Londynu naczelny wódz, generał Kazimierz Sosnkowski. Już panu meldowałem, generale. 15 lipca wprowadziliśmy specjalny plan mylenia właściwego celu natarcia. Natarcie przeprowadzimy wieloetapowo. Natarcie na Monte della Crescia wykona 5. Wileńska Brygada Piechoty, wzmocniona 3. Batalionem Strzelców Karpackich i 4. Pułkiem Pancernym. Przy silnym wsparciu artylerii. Manewr oskrzydlający miasto od zachodu wykona 2. Brygada Pancerna, 15. Pułk Ułanów, mój dawny, i 6. Lwowska Brygada Piechoty. Wesprze nas brytyjski 7. Pułk Huzarów i nasi komandosi. Oskrzydleniem chcemy zmusić Niemców do wyjścia z miasta. To działania decydujące. Co z związaniem Niemców od czoła na naszym prawym skrzydle? To już jest zadanie dla jednej z brygad 3. Dywizji generała Ducha. Będą nas wspierać Włosi. Gdzie? Korpus włoski wykona osłonę naszego lewego skrzydła. Jego zadanie polega na przeprowadzeniu ograniczonego natarcia na skrzydle przylegającym bezpośrednio do naszej grupy manewrowej. No i jeszcze jedno, panie generale. Odwód. Jedna z brygad 3. Dywizji początkowo za prawym skrzydłem, w razie potrzeby wesprze grupę manewrową. Z tego, co pan mówi, generale, wynika, że nasze czołgi będą działały w niesprzyjających terenie. To jest nasza niespodzianka dla Niemców. Przegrupowanie przeprowadziliśmy skrycie, tak że nieprzyjaciel nie spostrzegł przerzucania naszych oddziałów pancernych z pasa nadmorskiego na lewe skrzydło. Powiedziałem już panu pod Monte Cassino. Pióropusz biały, śni się pan. Może i pióropusz, ale dla nas wszystkich. Natarcie ma wyjść 6:35. Zostało jeszcze 1,5 godziny. W dzienniku działań korpusu oficer mojego sztabu zapisał: natarcie doprowadziło zgodnie z planem do zajęcia Ancony w dniu 18 lipca o godzinie 14:30 przy stosunkowo niskich stratach własnych. Wzięto około 800 jeńców. Zdobyto wiele sprzętu, jeszcze nieobliczonego, i zadano nieprzyjacielowi straty ocenione na 4000 ludzi. Po zajęciu Ancony generał Kazimierz Sosnkowski odznaczył wielu moich żołnierzy. W czasie przerwy w działaniach bojowych wytchnieniem dla wojska były występy czołówki teatralnej korpusu. Kiedy widzę na ramionach srebrne paski, mimo woli
i wtedy oczy spuszczam w dół. A niech tylko, nie daj Boże, ujrzę gwiazdki. Jestem żywa i umarła pół na pół. I jeżeli o przyczynę ktoś mnie spyta, powiem szczerze mu, że pociąg mam do szarż. Imponuje mi, gdy taki pan kapitan daje rozkaz, baczność spocznij albo marsz. A mój strzelec tak nic nie robi, tylko bije w dach. To doprawdy niesłychane, niebywałe. Każdy kapral jest dla niego generałem. Bo mój strzelec wstał. Ma przed szarpą jakiś dziwny strach. Przed paskami i gwiazdkami ciągle pali obcasami. I na baczność stoi po calutkich dniach. Mój porucznik stał. Co za radość, aż pomyśleć strach. To doprawdy niesłychane, niebywałe. Tak jak gdyby był co najmniej generałem. Mój porucznik stał. Mój jedyny wymarzony w snach. Gdy obejmie ramionami, wtedy walnę obcasami i na baczność stanę i uderzę w dach. Bardzo mi zaimponowała sirenka. Jesteś dzielną dziewczyną. W końcu lipca pod Anconą długo rozmawiałem z naczelnym wodzem. Namawiałem go, żeby dał rozkaz wstrzymania powstania w Warszawie. Uważałem, że nie należy podejmować decyzji, które nie mają szans powodzenia. Zwłaszcza wtedy, kiedy mogą być ogromne ofiary wśród cywilów. Dręczyło mnie pytanie. Jeśli nawet uda się wyrzucić Niemców z Warszawy, to co dalej? Walczyć z Sowietami, którzy zajęli już pół kraju, bez żadnych szans zwycięstwa? W samotnej walce ginął w Warszawie kwiat polskiej młodzieży. Sojusznicy wykazywali obojętność. Byłem bezsilny. O powstaniu w Warszawie rozmawiałem z brytyjskim premierem 26 sierpnia 1944 roku. Churchill powiedział mi wtedy, że Stalin już po raz drugi nie zgodził się na brytyjską i amerykańską pomoc powietrzną dla powstańców. Stwierdził też, że przyszłe granice Polski mogą być załatwione ostatecznie na konferencji pokojowej po zakończeniu wojny. Zapewniał, że Anglia nie zgodzi się nigdy na stworzenie faktów dokonanych. Ze łzami w oczach zapewniał mnie: powinniście mieć zaufanie do Wielkiej Brytanii, która nigdy was nie opuści. Nigdy. Wiem, że Niemcy i Rosjanie tępią wasz najlepszy element, szczególnie sfery intelektualne. I głęboko wam współczuję. Ale ufajcie, my was nie opuścimy i Polska będzie szczęśliwa. W lutym 1935 roku dotarły do nas informacje o decyzjach trzech mocarstw z Jałty i nowym rozbiorze Polski. Było to szczególnie tragiczne dla moich żołnierzy pochodzących z ziem wschodnich, zagrabionych teraz za zgodą aliantów przez Sowietów. Zażądałem wycofania korpusu z frontu. Alianci jednak odmówili, tłumacząc to sytuacją wojenną. W naszych oddziałach wrzało. Dla uspokojenia sytuacji dowódca 8 Armii poprosił Churchilla, aby mnie przyjął. Może trochę whisky, generale? Dziękuję. Nie jest pan zadowolony z konferencji jałtańskiej. Mało powiedzieć, że nie jestem zadowolony. Uważam, że stało się wielkie nieszczęście.
Panie premierze, na takie załatwienie sprawy naród polski nie zasłużył. Pan dobrze wie, że Polska w tej wojnie krwawiła jako pierwsza i poniosła ogromne straty i była sojuszniczką Wielkiej Brytanii od samego początku i w najcięższych dla niej chwilach. Na obczyźnie zdobyliśmy się na największy wysiłek, na jaki stać było żołnierza. W kraju zorganizowaliśmy największy ruch oporu przeciw Niemcom. Żołnierz walczył o Polskę, walczył o wolność swojego narodu. I co my, dowódcy, mamy dziś powiedzieć żołnierzowi? Rosja sowiecka, która do 1941 roku była w ścisłym sojuszu z Niemcami, dziś zagarnia połowę naszego terytorium, a na pozostałej połowie instaluje swoje rządy. Zbyt dobrze wiemy, do czego to zmierza. Sami jesteście sobie winni. Od dawna namawiałem was do załatwienia sprawy granic z Rosją sowiecką i oddania jej ziem na wschód od linii Kerzona. Gdybyście mnie posłuchali, dzisiaj cała sprawa wyglądałaby inaczej. Wielka Brytania nigdy nie gwarantowała wschodnich granic Polski. Mamy dzisiaj dosyć wojska. Waszej pomocy nie potrzebujemy. Może wam zabrać swoje dywizje. Obejdziemy się bez nich. Nie mówił pan tego przez ostatnich parę lat. My nadal chcemy się bić, ale o Polskę wolną i niepodległą. Rosja nie ma żadnego prawa do naszego terytorium. Nasze wschodnie ziemie zagarnęła w swoim czasie na mocy paktu z Hitlerem. Na tych ziemiach nie ma Rosjan. Oprócz Polaków są tam Białorusini i Ukraińcy. Nikt się ich nie pytał, do kogo chcą przynależeć. Bo chyba obaj rozumiemy dobrze, że wybory w 1939 roku przeprowadzone pod bagnetami sowieckich żołnierzy to była czysta farsa. Sprawa polska musi być załatwiona tak, jak mówiłem. Jeszcze raz podkreślam. Wielka Brytania nigdy nie gwarantowała wschodnich granic Polski. Sprawę granic waszego kraju załatwi ostatecznie konferencja pokojowa. Nie zostaniecie skrzywdzeni. Dostaniecie rekompensatę w ziemiach na zachodzie. Pod Reimsem. Sprawa granic to jedno. Inną jest kwestia rządu. Nie może być w Polsce tworzenia rządu w oparciu o Komitet Lubelski. Składa się on z samych zdrajców idących na pasku Moskwy z dołączeniem dla pozoru kilku działaczy z zagranicy. Więc pan by wolał, by rząd dla Polski tworzyła sama Rosja z członków Komitetu Lubelskiego? Oczywiście. To i tak niczego nie zmieni. A przynajmniej świat dowiedziałby się, że nie jest to rząd polski. Opinia publiczna w Polsce i na świecie nie byłaby wówczas wprowadzona w błąd. Wielka Brytania uzna tylko rząd polski składający się z przedstawicieli wszystkich kierunków politycznych. Rząd tymczasowy ma za zadanie jedynie przeprowadzenie wyborów. W najbliższych dniach będę przemawiał w parlamencie w sprawie Polski. Niech pan potem dokładnie przestudiuje to, co powiem. Wkrótce spotkamy się ponownie. Po rozmowie z premierem Churchillem złożyłem sprawozdanie prezydentowi Rzeczpospolitej. Pozostałem w Londynie, gdyż pan prezydent Władysław Raszkiewicz przewidywał powierzenie mi funkcji naczelnego wodza i generalnego inspektora sił zbrojnych. Nominację pełniącego obowiązki otrzymałem po paru dniach, mimo sprzeciwu Brytyjczyków, obawiających się reakcji Stalina. To był bardzo trudny czas. Nasza racja stanu wymagała jednak kontynuowania walki u boku sojuszników.
I to pomimo ich wiarłomstwa. Trzeba było też reagować na inne zagrożenia, wynikające z naiwności niektórych naszych polityków. Proszę. Proszę. Co pana sprowadza, panie generale? Chciał się pan ze mną spotkać. Pan prezydent Raczkiewicz uznał, że powinienem z panem porozmawiać. Wyjeżdża pan do Polski. Tak. To niedobre rozwiązanie. Popełnia pan wielki błąd, ale przede wszystkim... I co gorsza, wyrządza pan wielką krzywdę sprawie polskiej. Rozumiem, że był pan pod wpływem rozmaitych nacisków naszych sprzymierzeńców, zwłaszcza Churchilla. Ale moim zdaniem pański wyjazd do kraju i udział w rządzie nic nie zmieni. Jako były premier ma pan zbyt znaczące nazwisko, żeby firmować nim nowy rozbiór Polski. Nie będzie pan miał żadnego wpływu na bieg spraw w Polsce. Przeciwnie, będą eliminowali pana i pańskich zwolenników. Postanowienia Jałty są zbrodnią popełnioną na narodzie polskim. I do tej zbrodni my, Polacy, a także i pan, ręki przykładać nie możemy. Myli się pan, panie generale. Jestem głęboko przekonany, że przyczynię się do uratowania niepodległości Polski. Mam obiecaną pomoc Churchilla i Roosevelta. W zamian za ziemie wschodnie mamy otrzymać rekompensatę w postaci ziem na zachodzie i na północy, aż po Odrę i Bałtyk. Stalinowi zależy na tym, żeby Polska była silna. No a po wyborach stworzymy rząd demokratyczny. 3 dni temu rozmawiałem z Churchillem. Nie wierzę w pomoc Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Zwłaszcza teraz, po postanowieniach z Jałty. Oddając Lwów i Wilno, tracimy ziemię polskie, za które przelaliśmy tyle krwi. Będziemy zdani na łaskę i niełaskę Rosji sowieckiej. A pan przecież nie zna Rosji. Nie zna pan ich języka ani mentalności. Zawsze postawiał na Bieruta, jako swojego wypróbowanego agenta. Nigdy na pana. Miał pan do czynienia z ludźmi z Komitetu Lubelskiego. Pan im wierzy? Powinien pan wiedzieć, że tym ludziom nie chodzi o dobro Polski. Będą jedynie wykonywać rozkazy z Moskwy. Jest pan w błędzie, generale. Z Rosją sowiecką musimy żyć w przyjaźni. Będzie jej zależało na tym, żeby mieć przyjazny sobie naród polski. A po wyborach przekonamy Rosję, kto ma prawdziwe wpływy w Polsce. Ja nie mam żadnych złudzeń, że w wyborach dostanie pan poparcie nie tylko swojego stronnictwa, ale większości Polaków, którzy będą chcieli w ten sposób pokazać swój prawdziwy stosunek do Sowietów. Naraża pan tylko swoich ludzi w kraju. Obawiam się, że w 3 miesiące po sfałszowanych wyborach znajdzie się pan w kryminale. Kto wie, może nawet w mojej byłej celi na Łubiance. Zrobią z pana zdrajcę narodu, szpiega. Co więcej, jestem przekonany, że wtedy się pan do tego przyzna. No cóż, żałuję bardzo, że nie potrafię pana przekonać. To wszystko, co miałem panu do powiedzenia. W końcu kwietnia 1935 roku, po wyzwoleniu Bolonii, zakończyła się kampania włoska II Korpusu. W czerwcu złożyłem obowiązki naczelnego wodza i powróciłem do swoich żołnierzy. Niedługo potem nasi sojusznicy cofnęli uznanie legalnemu rządowi Rzeczypospolitej w Londynie. Po wojnie rozbudowałem korpus do ponad 110 tysięcy żołnierzy. Staraliśmy się tworzyć warunki do nauki i normalnego życia poza Polską. Uważałem, że trzeba czekać na zmianę sytuacji politycznej. No. W
końcu maja 1946 roku Brytyjczycy zadecydowali jednak o przewiezieniu nas do Wielkiej Brytanii i demobilizacji polskich sił zbrojnych. Żołnierze zareagowali gwałtownie, zwłaszcza w 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Żądali utrzymania polskich sił zbrojnych i zapewnienia opieki kolegom byłym jeńcom z września 1939 roku i z Armii Krajowej. Rozumiałem ból żołnierzy. Wiedziałem jednak, że polska racja stanu wymaga stopniowania żądań i liczenia się ze stanowiskiem Brytyjczyków. Byłem prawie pewien, że wcześniej czy później dojdzie do konfliktu Zachodu z Sowietami. Panie generale, melduję oficerów 5. Dywizji Kresowej na odprawie. Panowie oficerowie, baczność! Spocznij! W związku z ostatnimi wydarzeniami głos zabierze pan generał, dowódca korpusu. Panie generale, proszę. Panowie oficerowie, koledzy. W sprawie demobilizacji wydano protest rządu i mój rozkaz. Każdy jest żołnierzem. Każdy ma prawa i obowiązki. I nie jest jego rzeczą wyłamywać się. Sprawa Polski jest i żyje. Nie jest czas robić gesty, których świat nie rozumie. Korpus nie jest moim folwarkiem. Stoimy na straży sumienia, przysięgi żołnierskiej, posłuchu dla rządu i władz. Robiliśmy starania o zabezpieczenie dla jeńców wojennych 1939 roku, żołnierzy Armii Krajowej i ludności cywilnej. Jest przyrzeczenie Brytyjczyków, że będą się o to starać. Również przyrzeczono nam starania o sprowadzenie rodzin z kraju. Czy jednak jest to możliwe? Obawiam się, żeby nie zaskoczyła nas agresja sowiecka. Drugi korpus jest zwartą rodziną. I postąpi tak, jak nakazuje sumienie i przysięga żołnierska. Jak długo jestem, od tego nie odstąpię. Tej zasady pogwałcić nie wolno. Nie mogę zrozumieć, że są ludzie, którzy źle mówią o rządzie, a nie rozumieją bardzo trudnej sytuacji, w jakiej rząd się znajduje. Będę się starał utrzymać wojsko we Włoszech jak najdłużej. To jest dwie dywizje piechoty oparte o artylerię. Oczywiście mogą tu nastąpić wypadki wewnętrzne, w które nam wtrącać się nie wolno. Cokolwiek się stanie, będziemy trwać jako żołnierze, dopóki trwa sprawa Polski. A teraz przemówi pan generał Chruściel. Panie generale, zapraszam. Koledzy, zaproszony do udziału w odprawie wsławionej w bojach 5. Kresowej Dywizji, przesyłam pozdrowienia szefa sztabu, oficerów i żołnierzy polskich z Wysp Brytyjskich. Wielką chwałą okryliście polskie sztandary. Korpus jest potęgą, która nie daje spokoju Stalinowi i z którą liczy się rząd brytyjski. Wielka Brytania, która tak szczegółowo bada przybyszów, zezwala stu kilkunastu tysiącom żołnierzy i ich rodzinom wjechać na swój teren.
bezwzględnie jest w tym interes, ale jest też uznanie zasług polskiego wojska. Koledzy, według mojej opinii, w naszym interesie jest, by korpus jak najszybciej przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Dziękuję. Dziękuję panu generałowi. Pan generał Chruściel powiedział, że Stalin się nas boi. I słusznie powiedział. Boi się nas jednak nie dlatego, żebyśmy stanowili wielką siłę fizyczną. Boi się nas, bo wie, że ma do czynienia z ludźmi, którzy rozumieją niebezpieczeństwo sowieckie i są wrogo do niego nastawieni. Boi się, bo stanowimy wartość jakościową. Mamy dyscyplinę i wyraz. I dyscyplinę tę musimy zachować. Czerwca 1946 roku na cmentarzach wojennych pod Monte Cassino, Loreto, Casa Massima i Pilatello żołnierze złożyli na groby swych poległych kolegów przysięgę drugiego korpusu. Zespoleni z dążeniami całego narodu ślubujemy trwać nadal w walce o wolność Polski. Bez względu na warunki, w jakich przyjdzie nam żyć i działać. Do końca 1946 roku mój korpus został przetransportowany na Wyspy Brytyjskie. Wyjechałem ostatnim pociągiem. Nie przypuszczałem wtedy, że w Anglii przyjdzie mi spędzić resztę życia. Już w Londynie prezydent Rzeczypospolitej mianował mnie naczelnym wodzem i generalnym inspektorem polskich sił zbrojnych. A pod naciskiem Stalina Brytyjczycy wymusili jednak likwidację polskich sił zbrojnych. W lipcu następnego roku nasze bojowe sztandary złożyliśmy uroczyście w Instytucie Historycznym imienia generała Sikorskiego w Londynie. Stały się symbolem naszej chwały i trwania na obczyźnie. Moje serce zostało we Lwowie, w moim mieście zieleni i wzgórz. A ja chodzę po świecie i ten żal ciągle mam. I zapomnieć nie mogę, że to kiedyś, że tam. Moje serce zostało we Lwowie. Dzieli nas tysiąc lądów i mórz. Zatrzymałam się w drogi połowie. Jak tu iść, kiedy dojść ani róż? Z Polski dochodziły liczne informacje o represjach wobec żołnierzy, którzy powrócili do kraju. Ja sam stałem się obiektem propagandowej nagonki. Uzurpując sobie prawo do decydowania o przynależności państwowej, komuniści pozbawili wielu moich kolegów dowódców polskiego obywatelstwa. Uznałem zresztą to wszystko za nieważne, bo i tak nie zamierzałem wrócić do kraju rządzonego przez komunistów. W 1948 roku, po sowieckiej blokadzie Berlina Zachodniego, Zachód poczuł na własnej skórze grozę bolszewizmu. Perspektywa wojny Zachodu z Sowietami stworzyła dla nas szansę na odtworzenie armii. Zainspirowałem wtedy utworzenie sekretariatu kół oddziałowych, ukrytej struktury polityczno-paramilitarnej. Rozwinięciem naszych działań było powołanie brygadowego koła młodych pogoń, organizacji przygotowującej kadry przyszłej Armii Wolnej Polski. Wierzyłem, że tylko jedność emigracji będzie jej siłą. W 1950 roku, po napaści komunistycznej Korei Północnej na Koreę Południową, rozwinąłem w Stanach Zjednoczonych działania na rzecz odtworzenia naszego wojska. A w rok później
memoriale o odbudowie na zachodzie sił zbrojnych narodów zniewolonych przez Sowietów, przedstawiłem nasz program polityczny i wojskowy. W kraju odżyły nadzieje na odzyskanie wolności. Wtedy to rozeszło się nad Wisłą legendarne powiedzenie o moim powrocie na białym koniu na czele zwycięskiej polskiej armii z zachodu. Order Lafayette'a, który nadali mi Amerykanie za walkę z komunizmem, przypomniał światu sprawę Polski. Podporucznik Jerecki. Panie generale, melduje się podporucznik pilot Franciszek Jerecki. Bardzo mi miło pana poznać. To chyba ładniejsze miejsce na nasze spotkanie niż moje biuro. To dla mnie zaszczyt, panie generale. W Polsce jest pan legendą. Komuniści mnie nienawidzą. Ale to nieważne. Nie mówmy o tym teraz. Pana wyczyn jest szeroko komentowany we wszystkich gazetach. Czytał pan to? Jeszcze nie, panie generale. To Daily Express. Niech pan posłucha. Jeśli zerwał łańcuchy młody pilot, który przez lata był szkolony przez komunistów, to o ile bardziej gotowe muszą być miliony patriotów, których cała historia nauczyła nienawidzieć i pogardzać Rosją. A czy słyszał pan, że w odwecie za pańską ucieczkę na Bornholm komuniści aresztowali duńskie kutry na Helu? Wiem, panie generale. Będą też jeszcze bardziej pilnować moich kolegów. Myślę, że to dobrze, że przemawiał pan do Polaków przez BBC i Wolną Europę. Polacy powinni wiedzieć o pana postawie. A proszę mi powiedzieć taką rzecz. Kiedy właściwie powziął pan zamiar ucieczki? To było jeszcze w gimnazjum w Bytomiu, panie generale. Już wtedy chciałem się wyrwać z tego komunistycznego raju. Wiedziałem, że będzie to możliwe tylko samolotem. Zapisałem się więc na kurs szybowcowy. Musiałem też zdobyć zaufanie władz. Założyłem w szkole koło przyjaźni polsko-radzieckiej. Poszedłem dalej, działałem też w ZMP. Dostałem się do oficerskiej szkoły lotniczej w Dęblinie. Ukończyłem ją w zeszłym roku. Służyłem w 28. Pułku Lotniczym w Słupsku. Coś takiego. I dopiero w tym roku się panu udało. 4 marca dowiedziałem się o chorobie Stalina. Postanowiłem uciekać. Okazja nadarzyła się następnego dnia. To był normalny lot służbowy w 2 samoloty. Mieliśmy lecieć nad wschodnie Niemcy. Nie było się nad czym zastanawiać. Nad Kołobrzegiem odłączyłem się od towarzysza. Słyszałem przez radio jego meldunek o mojej ucieczce i ich rozkaz, aby mnie zmusić do powrotu albo zestrzelić. Jednak dla mojego MIGA osiągnięcie Bornholmu było kwestią kilku minut. Pański samolot stanowi cenną zdobycz dla naszych sojuszników. Bardzo interesują się nim Amerykanie. No i panem też. Zdecydowałem się uciekać, aby pokazać światu, że ja, polski pilot, wychowany w komunistycznych szkołach i przodujący oficer w mojej jednostce, protestuje przeciwko komunizmowi w Polsce. Chcę uprzytomnić ludziom, że w Polsce dzieją się rzeczy, które urągają najbardziej elementarnym zasadom traktowania człowieka. Jeżeli będę to mówić w Ameryce, tym lepiej. Cieszę się, że są w Polsce ludzie tacy jak pan, którym komunizm nie zatruł umysłu. To pozwala mi wierzyć, że w tym zaborczym mundurze, tej czapce z orzełkiem bez korony, służą w Wojsku Polskim nadal prawdziwi Polacy, a zatem nasi bracia, nasi koledzy. I że łączy nas z nimi wola wspólnej walki o niepodległość. No cóż, panie poruczniku, wkrótce się będziemy widzieć bardziej oficjalnie, w moim biurze. Do zobaczenia, panie poruczniku. Do widzenia, panie generale. Dwa tygodnie później
Odznaczyłem podporucznika pilota Franciszka Jareckiego srebrnym krzyżem zasługi z mieczami. Miałem wielką satysfakcję, gdy usłyszałem, że w maju uciekł z Polski kolejny lotnik. Gdy w 1956 roku do Londynu przybyli sowieccy przywódcy Nikita Chruszczow i Nikołaj Bułganin, urządziliśmy wielki protest. Stanąłem na czele ponad 20 tysięcy rodaków w marszu przez centrum Londynu. Złożyliśmy petycję brytyjskiemu premierowi. Domagaliśmy się, aby w rozmowach z Sowietami poruszył sprawy wolnych wyborów w Polsce, zwolnienia Polaków z sowieckich łagrów i wyjaśnienia zbrodni katyńskiej. Mnie i ambasadora Edwarda Raczyńskiego przyjął minister spraw zagranicznych. Po raz pierwszy od wojny mogliśmy rozmawiać oficjalnie z członkiem rządu brytyjskiego. Nasz memoriał spowodował interpelację w parlamencie, na którą odpowiadał premier. Działaliśmy także na rzecz uznania przez Zachód granicy na Odrze i Nysie, przy uzyskaniu gwarancji przedwojennej wschodniej granicy Polski. I na zakończenie chcę powiedzieć tak. Wierzę głęboko, że niezachwiane męstwo żołnierza polskiego i ofiara krwi wylanej na polach bitew wszystkich frontów, w kraju i na obcych ziemiach, na morzu i na niebie nie pójdzie na marne. Powstanie z niej prawdziwie wolna, cała i niepodległa Polska. W maju 1966 roku przewodniczyłem uroczystościom Światowego Zjazdu Polski Walczącej. Główną ich częścią były obchody tysiąclecia Polski chrześcijańskiej na londyńskim stadionie White City. Zgromadziły one 45 tysięcy rodaków, przypominając tym samym Brytyjczykom o ich dawnych zobowiązaniach. Polskie cmentarze wojenne we Włoszech, pod Monte Cassino, w Casa Massima, Loreto i Bologni, były zawsze moją wielką troską. Starałem się dbać o ich utrzymanie, współpracując z Włochami. Wyjeżdżałem na obchody rocznic największej bitwy II Korpusu pod Monte Cassino. Cieszyłem się, że obok byłych żołnierzy w uroczystościach uczestniczą młodzi Polacy z emigracji, wśród nich harcerze. Im to właśnie powierzyłem opiekę nad polskimi tradycjami wojskowymi i cmentarzami żołnierskimi we Włoszech. Zapraszam Państwa do zdjęcia. Uwaga. Dziękuję. Pamiętasz nasz maj 46 we Włoszech? Było tak samo pięknie jak dziś. Jak wiele bym dał, Irenko, żeby taki sam przeżyć w Polsce.